Ola, wiesz skąd się biorą dzieci? Przynosi je bocian. Można je znaleźć w kapuście? Nie? To kto rodzi dzidzia? Mama. A gdzie go trzyma? W łóżku. Dobrze. I gdzie się dzieciątko rodzi? W jakim miejscu? W mamie. W szpitalu? W szpitalu chyba, nie? A ty masz rodzeństwo? Nie masz. A chcesz mieć? I kogo byś chciała mieć? Brata czy siostrę? Brata i siostrę. Marcel, jak myślisz, skąd się biorą dzieci? Myślisz, że przynosi je bocian? Nie? A można je znaleźć w kapuście? To gdzie? Kto rodzi dzieci? Mama. Mama, która idzie to dzieciątko rośnie, jej w jakim miejscu? W brzuszku? W brzuszku? Tak? Masz rodzeństwo? Tak? Młodsze czy starsze? Młodsze. Młodsze, tak? I mamusia nosiła dziusia gdzie? W brzuszku? Tak? I gdzie się urodził? W jakim? W szpitalu. Julka, powiedz mi, czy wiesz skąd się biorą dzieci? No, z brzuszków mamy. Z brzuszków mamy, tak? I mama nosi ile w tym brzuszku to dzieciątko? Wiesz? Jedno. Jedno. A ile miesięcy, pamiętasz? Nie. Dziewięć? Dziś czy dziewięć? Nieźle. A gdzie dzieciątko przychodzi na świat? W jakim miejscu? Jak to miejsce się nazywa? Dom. W domu albo w? Szpitalu. Daniel, wiesz skąd się biorą dzieci? Myślisz, że przynosi je bocian? Można je znaleźć w kapuście? To kto rodzi dzidziusia? Mama. I gdzie go nosi? W brzuszku. W brzuszku. I gdzie dzidzia się rodzi? Gdy? Jak się nazywa to miejsce? Szpital. Szpital. A ty masz rodzeństwo? Kogo masz? Lenę. I Lena jest młodsza czy starsza? Młodsza. Anielka, wiesz skąd się biorą dzieci? Myślisz, że przynosi je bocian? Można je znaleźć w kapuście? Nie? To kto rodzi dzidziusia? Mama. I gdzie go nosi? W brzuszku. A gdzie dzidzia przychodzi na świat? Jak się nazywa to miejsce? Polska. Szpital? Szpital. A ty masz rodzeństwo?